Dobry wieczór, Watyłacz. Witam serdecznie w programie Zagadkowa Noc. No i oczywiście już zapraszam do wspólnej zabawy, bo zagadka, pierwsza zagadka z nami na ekranie. Czego szukamy? Szukamy obrazka, który różni się od pozostałych. Ile ich tu mamy? 5 i 10, 50 obrazków. To tak od razu zaczęliśmy z grubej rury, a reżyser mówi, no właśnie, zaczęliśmy, dlatego że są 3 obrazki różniące się od pozostałych. Ale reżyser mówi, wystarczy znaleźć jeden z tych obrazków, żeby wygrać 100 zł. Także kto ma dobre oko, to zapraszam do zabawy. Mam nadzieję, że już przyglądacie się zagadce, a ja oczywiście przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Kto już znalazł to no, nieco różniące się od pozostałych serduszko? Romantycznie zaczęliśmy. Nie wiem, co jeszcze nas dzisiaj czeka, ale jak taki początek, to no ja jestem dobrej myśli. Reżyser mówi, nie, to tylko z tą zagadką mnie tak poniosło, jeżeli chodzi o tematykę romantyczną. Stuwa za znalezienie tego obrazka, który różni się od pozostałych. Jeżeli ktoś z was pierwszy raz ogląda ten program i pierwszy raz ma styczność z tego typu zagadką, to informuję, że trafiając tutaj do studia, nie opisujemy, na czym polega ta różnica, tylko podajemy współrzędne tego obrazka, który waszym zdaniem od pozostałych się różni, czyli litera i cyfra, tak jak w grze statki. To co, wszystko jasne? No to czekam na pierwszego zwycięzcę. Przyjrzyjcie się uważnie, bo 50 obrazków z reguły reżyser daje nam się przyzwyczaić do tego typu zagadek, oswoić oko z takimi niewielkimi obrazkami i serwuje nam na przykład, nie wiem, 16, no te 25 obrazków, 36 to max, a tutaj od razu zaserwował 50. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale mam nadzieję, że uda wam się znaleźć to serduszko, które różni się od pozostałych. 100 zł do wygrania. Już jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. A jak Elżbieta 7? Sprawdźmy. Ale słyszę potwierdzenie z reżyserki. Jasne, że tak. E7 to była poprawna odpowiedź. A tym sposobem 100 zł wędruje na pana konto. Przechodzimy dalej, nie ma co czekać. Kolejna zagadka, znów 50 obrazków i znów szukamy jednego, mimo że reżyser mówi, że tutaj też są 3 obrazki różniące się od pozostałych, ale my szukamy jednego. Wystarczy jeden, podajemy współrzędne tego obrazka i wygrywamy kolejną stówę. No już wiecie, jak to wygląda w przypadku poprzedniej zagadki, jak podawać odpowiedź, czyli współrzędne. Tak jak pan tutaj trafiając podał literę, cyfrę, wszystko jest jasne. Jeżeli to faktycznie jest obrazek, który od pozostałych się różni, to kolejne pieniądze wędrują w wasze ręce. To co, przyglądamy się uważnie, szukamy. Tutaj widzę, że więcej szczegółów, więcej takich drobnych elementów. Tam te serduszka niewiele miały jeszcze dodatkowych elementów. Tutaj jednak trzeba oko bardziej wysilić. No ja od razu mówię, że nie możecie liczyć na moje wsparcie w przypadku tego typu zagadek, ponieważ nie mam jak wam tutaj podpowiedzieć, zasugerować, jaki to element, bo nie wiem, gdzie tutaj są te obrazki, które od pozostałych się różnią. Waszym zadaniem jest znalezienie jednego takiego obrazka i podanie współrzędnych tutaj na antenie. Także kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, ta zasada się sprawdza. Oczywiście no, bardzo szybko poradziliście sobie z poprzednią zagadką, natomiast tu jest 50 obrazków, także ja nie pospieszam. Wiem, że jest późna pora, wiem, że jest weekend, więc też pewnie niewiele osób przed telewizorem, bo odpoczywamy, korzystamy z wolnego czasu. Także jeżeli faktycznie ktoś z was spróbuje w swoim tempie rozwiązać zagadkę, proszę bardzo, ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. Bardzo szybko rozwiązana poprzednia zagadka. Pozytywnie mnie zaskoczyliście, bo pomyślałam, 50 obrazków. No to chwilę się trzeba przyglądać, jeszcze nie zdążyłam jakoś ogarnąć wzrokiem tej zagadki, a tutaj już pojawił się telefon z odpowiedzią, także mam nadzieję, że w takim razie reżyser dobrze dobrał na dzisiaj zagadki.
Jest ktoś jeszcze spostrzegawczy przed telewizorem? Bo myślę, że takie osoby będą miały okazję dzisiaj się sprawdzać przy okazji kolejnych zagadek. No i tej, którą mamy w tym momencie na ekranie. A może ktoś już wie, który to obrazek? No skoro tak szybko usłyszałam odpowiedź przy poprzedniej zagadce, no to może faktycznie sam jesteś eksperci w tej dziedzinie dziś przed telewizorem. Nawet jeżeli takich osób nie ma wiele, warto spróbować, a może nawet tym bardziej warto spróbować. Jeżeli konkurencja niewielka, to warto sięgnąć po 100 zł, tym większa szansa, że ci się uda, jeżeli szybko znajdziesz odpowiedź. Gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy, jeżeli dzwonimy z telefonów komórkowych, natomiast ze stacjonarnych wybieramy 704-304-301. To dwa równie dobre sposoby, żeby znaleźć się tutaj w studiu. Ale o i proszę, jak na zawołanie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? B4. B4, sprawdźmy. Ale już tak, słyszę od reżysera, że tak, to na pewno dobra odpowiedź. Super, 100 zł wędruje w pani ręce, brawo. I gratuluję wygranej, no i oczywiście spostrzegawczości, bo trzeba mieć to dobre oko. Ja nie radzę sobie z tego typu zagadkami zbyt dobrze, więc w tej kwestii zdaję się tutaj na was. Słuchajcie, troszeczkę się tutaj zaniepokoiłam tym, co zobaczyłam na ekranie, bo do tej pory sporo tych obrazków, ale one się nie ruszały, a tutaj coś się dzieje, coś się kręci. I reżyser mówi, no jest coś jeszcze, o czym niestety musisz powiedzieć. Trzeba znaleźć trzy obrazki różniące się od pozostałych. No ale reżyserka, skoro tak, to ja tutaj chcę zobaczyć więcej pieniędzy na ekranie. Czyżby reżyser się zbuntował? No, kręci się tutaj wszystko. Trzeba znaleźć aż trzy obrazki różniące się od pozostałych i proponujemy 100 zł. No więcej. 200 zł. Podwoił reżyser stawkę. No, ale trzeba się było troszeczkę tutaj potargować. Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo duża różnica. Reżyser może jest przyzwyczajony do tego, że no jak przygotowuje te zagadki, wie jak one wyglądają, to tam czy się coś rusza, czy się nie rusza, jak on je przygotowuje, a nie musi szukać rozwiązania, to dla niego pewnie wszystko jedno i to samo. Ale dla widza taki obrazek, który się nie rusza, a taki, który się tutaj kręci, gdzie, no nie wiem, patrzymy na jeden obrazek, próbujemy go porównać z drugim, ale ten drugi już jest w jakimś innym miejscu. Więc jak tutaj znaleźć różnicę? Także, no, 200 zł oddam osobie, która znajdzie i przypominam raz jeszcze, trzy obrazki różniące się od pozostałych. Także jeżeli znajdziesz jeden, nie dzwoń, zapisz sobie współrzędne tego obrazka na kartce i szukaj kolejnego. Uda ci się znaleźć drugi obrazek, również zanotuj współrzędne, bo to potrafi wylecieć z głowy, a byłoby szkoda, gdyby udało ci się znaleźć wszystkie trzy obrazki. Trafiłbyś tutaj do studia, podając odpowiedź i nagle umknęłoby, no nie wiem, współrzędne jednego z tych obrazków. Nie będę mogła wówczas zapłacić, także 200 zł, ale za odnalezienie wszystkich trzech obrazków. No, jak mamy komplet, no to wówczas jak najszybciej chwytamy za telefon i trafiamy do studia. Dwie osoby już wygrały i szczerze mówiąc jestem dobrej myśli, mimo że to jest no, sobotnia noc, późno, to jednak kilka chociaż osób przed telewizorem jest, bo już słyszałam tutaj telefony przy okazji poprzednich zagadek. Mało tego, bardzo szybko rozwiązywaliście tego typu zagadki, tylko że tamte obrazki były statyczne, nic tam się nie ruszało, nie kręciło, łatwiej było się skupić na tych poszczególnych elementach obrazków. Tutaj jednak jest jakiś ruch, co zadanie nam niestety utrudnia, ale skoro radziliście sobie z poprzednimi zagadkami, to nawet jeżeli teraz jest trudniej, to nie znaczy, że nie da się tej zagadki rozwiązać. Próbujemy, tylko pamiętajcie o tym, że
trzy obrazki. Trzy obrazki różniące się od pozostałych i muszę usłyszeć tutaj komplet, żebym mogła oddać 200 zł. To co, jak trafić do studia? Na pewno wiecie, ale przypomnę tak pro forma. Te numery oczywiście są widoczne na ekranie, także jeżeli w międzyczasie poradzisz sobie z zagadką, warto wybrać jeden z tych dwóch numerów, zanim ktoś cię wyprzedzi. Gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z komórki. Natomiast jeżeli akurat pod ręką jest telefon stacjonarny, wybieramy 704 304 301. No dobrze, to co? Przyglądamy się. No, tutaj nie da się jakoś, nie wiem, przyspieszyć rozwiązania tej zagadki. Trzeba się przyjrzeć uważnie, przeanalizować obrazek po obrazku i znaleźć trzy, które różnią się od pozostałych. Oczywiście tak jak przy poprzednich zagadkach, trafiając do studia, podajemy współrzędne tych trzech obrazków, które waszym zdaniem różnią się od pozostałych. Utrudnieniem jest to, że te obrazki się obracają. Kto się przygląda? Słuchajcie, bo mam obawy, jak się taka zagadka pojawia o takiej porze, to pewnie część osób, które do tej pory siedziały przed telewizorem, mówią sobie, no nie, coś tu się kręci, rusza. Jeszcze przy tych statycznych obrazkach to mógłbym spróbować, ale przy takich kręciołkach, jak ja to nazywam, to już no, trudno jest skupić wzrok na konkretnych elementach, szczególnie kiedy no, nie jest to pora dzienna, kiedy jakoś jest nam chyba łatwiej wtedy podejść do takiego zadania. No ale skoro zagadka jest na ekranie, skoro z prostszymi, ale tego typu zagadkami już sobie radziliście doskonale do tej pory, to ja jestem dobrej myśli. Trzy obrazki różniące się od pozostałych. Szukacie? No dobrze, to nie przeszkadzam, przyjrzyjcie się uważnie zagadce, a ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was, a reżyser mówi, dobrze, to żeby tutaj chociaż podjąć wyzwanie, bo może niektóre osoby zniechęciły się na dzień dobry, to reżyser dorzuca jeszcze stówkę. Ja wam nie pomogę, wybaczcie, ale no nie mam nawet jak was tutaj naprowadzić. Jeszcze gdyby to tempo rozwiązywania poprzednich zagadek było wolniejsze, to może spróbowałabym się tam przyjrzeć i razem z wami odszukać obrazka, które od pozostałych się różni. Natomiast tutaj, kiedy to się obraca, to ja wymiękam, od razu mówię, liczę na was. 300 zł do wygrania i pamiętajcie, przypominam o tym, trzy obrazki do znalezienia, nie jeden, nie dwa, trzy. Trzeba o tym pamiętać, bo czasem skupimy się, znajdziemy jeden obrazek, cieszymy się, że udało nam się znaleźć ten obrazek i zamiast szukać kolejnych, wybieramy numer do studia, a ja nie będę mogła oddać pieniędzy za niepełną odpowiedź. Także mam nadzieję, że macie to na uwadze i próbujecie znaleźć wszystkie trzy obrazki. No jeszcze nie usłyszałam telefonu, także każdy z was, kto próbuje, ma szansę na wygranie 300 zł. Ważne, żeby chociaż podjąć wyzwanie, spróbować rozwiązać zagadkę. Kto ma to dobre oko? Kto jest spostrzegawczy? Bo to są tak drobne elementy, że to nie każdy może się czuć mocny w tego typu zagadkach. Ba, no powiem nawet, że są osoby, które no po prostu mogą patrzeć na ten obrazek, który od pozostałych się różni i tej różnicy nie widzieć, nie zobaczyć, bo tak się dzieje, tak się czasami dzieje. Zdarza się, że ktoś mi powie, że no to taka zagadka, tam się coś obracało, ale ja to nie widzę takich drobiażdżków. No także może warto podejść bliżej do telewizora, jeżeli widzisz zagadkę, ale są takie elementy, które no, nie są wyraźne, to może warto podejść bliżej telewizora, przyjrzeć się, tak żeby to wszystko było w miarę wyraźne, bo jednak te obrazki są dość niewielkie. Jeżeli ktoś ma większy telewizor, no to wtedy pewnie nie ma tego problemu. Natomiast jeżeli jakiś telewizor jest mniejszy, ja tutaj mam w
studiu taki niewielki podgląd, także szczerze mówiąc, żeby móc w ogóle przyglądać się tej zagadce, to musiałabym dużo bliżej podejść, a i to nie gwarantowałoby chyba specjalnie sukcesu. Także popróbujcie. Trochę bliżej, trochę dalej. Trzeba się przyjrzeć każdemu z tych obrazków, bo tu nie da się jakoś, nie wiem, pierwszemu i ostatniemu. Do znalezienia są 3 obrazki. A reżyser mówi, dobrze, 400 zł. Już wiem, do czego zmierzasz. 400 zł do wygrania. Ale słuchajcie, już chwilę ta zagadka jest z nami, a z poprzednimi, okej, może łatwiejszymi, ale poradziliście sobie błyskawicznie. Ja myślę, że nawet reżyser nie spodziewał się aż tak szybkiego rozwiązywania zagadek. Może dlatego zdecydował się na taki krok, że kolejną zagadką, która się pokazała, jest... Jedna osoba spostrzegawcza, to na pewno. No i taka, która poradziła sobie szybciej niż pozostali. Czy jest ktoś taki przed telewizorem jeszcze o tak późnej porze? Czy wszyscy poszli spać? No jeżeli ktoś jest, to niech jak najszybciej wybierze numer. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. 1000 zł do wygrania. No, ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon. Który obrazek różni się od pozostałych? Wystarczą współrzędne jednego obrazka, żeby wygrać aż 1000 zł. Ja wiem, że gdyby to się wszystko nie kręciło, to pewnie byłoby łatwiej. No ale nie każda zagadka może być tą łatwą zagadką do rozwiązania. Tym bardziej, że proponujemy aż 1000 zł. Także no, są plusy tej sytuacji. Kto lubi wyzwania? I? Słuchajcie, ostatnia szansa. No to się musi zakończyć teraz, no jak najszybciej. Ta zagadka za długo jest z nami. Ja wiem, że jest trudna, także nie ma co tutaj wymagać nie wiadomo jakiego tempa, skoro do tego jest bardzo późno. Ale wiecie, że im dłużej te zagadki są z nami, tym mniej czasu zostaje nam na kolejne. A szkoda, tak dobrze zaczęliście. Kilka zagadek rozwiązanych w naprawdę dobrym tempie. Tyle, że tam się nic nie ruszało. Myślę, że na tym polega problem. Jeden obrazek i 1000 zł powędruje w ręce tej osoby, która poda współrzędne tego obrazka tutaj na antenie. Czy jest ktoś, kto wie? No to teraz zapraszam, póki jeszcze jest szansa, bo jak reżyser postanowi zmienić zagadkę i zaznaczy tutaj odpowiedź na ekranie, to będzie za późno. Dopóki nie widać rozwiązania, czekam na telefon.
No ja za was numeru nie wybiorę, a tym bardziej nie jestem w stanie znaleźć dla was rozwiązania. Także jeżeli ktoś z was sobie poradził, to trzeba podjąć tę szybką decyzję. Tak, wiem, który to obrazek, pamiętam współrzędne, albo zapisuję sobie na kartce, wybieram numer do studia i walczę o 1000 zł. Szkoda się poddawać, teraz kiedy no, ta zagadka jest już chwilę z nami, więc naprawdę byłoby szkoda ją zmienić. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która zna odpowiedź, to musimy jak najszybciej taką osobę usłyszeć. I? Słuchajcie, bo tutaj reżyser zaczyna jakoś presję czasową narzucać i wcale mu się nie dziwię, no bo dobrze by było mieć już tę zagadkę za sobą, mierzyć się tutaj z kolejną, może jakąś łatwiejszą, już nieruchomą, bo myślę, że to jednak za późna pora. Reżyser mówi do 2:30. Do 2:30 musimy usłyszeć odpowiedź, a jest 2:28 z sekundami, także niewiele tego czasu nam zostało. Spróbujecie? Czy jest chociaż jedna osoba, która poradziła sobie z tą zagadką? Współrzędne obrazka różniącego się od pozostałych. Litera i cyfra. Kto wie? Jeszcze czekam. Do 2:30. Także komu udało się znaleźć ten obrazek, to zapraszam do studia. Gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy z komórki, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No i tak naprawdę minuta została na to, żeby podjąć szybką decyzję, trafić do studia i podać rozwiązanie. Pytanie, czy ktoś już w tej chwili wie, o który obrazek chodzi, bo jeszcze nie usłyszałam telefonu, także zastanawiam się, czy to kwestia pory, tego, że po prostu niewiele osób przed telewizorem. Niecałe pół minuty. Do 2:30. Spróbujmy. To jeżeli ktoś znalazł ten obrazek, to naprawdę szkoda czekać. No i uwaga, sekundy. Czy usłyszę telefon? I wybiła 2:30. A współrzędne tego obrazka to... No, kto wybiera numer do studia?